i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies. To zając. Między stoły, stołki. Gonił, uciekał. Wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, waćpan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gaweł. Bądź na stołku w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie. A tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk, puk. Zamknięto! Spogląda przez dziurę. I widzi, cóż tam? Cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co was pan robisz? Ryby sobie łowię. Morał z tej powiastki w tym sposobie. Jak ty komu? Tak on tobie.